Artur Mazur, Klatka po Klatce, jesteśmy na gali Heraklesów, ze mną Michał Materla. Przede wszystkim, Michał, pytanie, czy udało się wrócić do zdrowia, bo ty wnosiłeś bardzo ciężki bagaż do klatki podczas pojedynku z Kendallem Groveem. No, dziękuję bardzo za troskę. Myślę, że jesteś jedną z niewielu osób, które to mają świadomość tego, jak poważna to była kontuzja, ale dzięki w klinice ST Medical Sebastianowi Kwiatkowskiemu i wielu lekarzom z dobrego serca, którzy mi pomogli, udało się wrócić na dobre tory i bardzo ciężko trenuję, także jestem w miejscu, w którym lubię być. Wiesz, ja nie zapomnę tego momentu, jak ja się chyba zapomniałem, ty się zapomniałeś, po walce zbiliśmy piątkę i ciebie to kosztowało tyle bólu, że ja wtedy dopiero zdałem sobie sprawę z tego, z czym ty się mierzyłeś, że nie był to tylko Kendall Grove. No w wielu walkach tak naprawdę, mało ludzi o tym wie, ale w wielu walkach były zawsze jakieś takie dodatkowe sytuacje, które spowodowały moją gorszą dyspozycję, ale taki mam charakter, że nie lubię się poddawać i mimo przeciwności losu po prostu staram się stawić czoła i przychylić szale na swoje zwycięstwo, na swoją stronę, mimo to, że często gęsto życie mi nie oszczędza. Powiedziałeś po tym pojedynku, że 4 z 6 trenerów sugerowało ci, żebyś zakończył karierę po pojedynku z Kendallem Groveem, ale ja wiem, że ty ich nie posłuchasz i że już za chwilę pewnie zaczniesz przygotowania do kolejnego pojedynku, tak czy nie? Tak, że jestem w treningu cały czas i gdybyś mi powiedział, Michał, za 2 tygodnie mamy walkę, to jestem w takiej formie, czy w takiej dyspozycji, że ja powiem, ok, to sobie teraz troszkę zrobię luźniej i naprawdę będę miał optymalną formę, więc to nie, tutaj jeżeli chodzi o to, to się nie martwię. Jeżeli chodzi o już takie dodatkowe szczegóły albo konkrety, no to jeszcze nic pewnego nie ma. A jaki jest twój status kontraktowy? Czy ty wciąż jesteś, można powiedzieć, zawodnikiem organizacji KSW, czy rozmawiasz z innymi organizacjami? Free agent. Free agent, no dobrze, no więc... Umówmy się, jestem free agent, ja się śmieję troszeczkę. Rozmawiamy z wieloma organizacjami, bo to Norbert prowadzi te rozmowy, ale oczywiście KSW z racji swojego poziomu, który ma sportowy i z racji tego, że to wychowało mnie troszeczkę po części też KSW jako takiego medialnego zawodnika, no to jest mi najbliżej. A jest jeszcze jeden tak zwany game changer, Stadion Narodowy. Spoglądasz w tamtym kierunku, czy nie? Myślę, że wielu zawodników w stronę tego Koloseum spogląda i jest to marzenie, które mówię, myślę, wielu chciałoby spełnić. No oczywiście, że tak. No to jest sytuacja, która nie zdarza się często na świecie, w historii MMA, żeby tyle ludzi, tyle kibiców mogło podziwiać pojedynki sztuk walki, więc no, fajnie by było, gdyby udało się tam zawalczyć. No dobra, wiesz co mówią na mieście, czy nie? Pewnie wiesz. Nie. Jakby nie zajmuję się plotkami, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, miałem ostatnio intensywny bardzo okres i jakby nie słuchałem tego, co się dzieje na mieście. Tak. Nie przystawiałem ucha do ściany. A ja przystawiałem. Radek Paczuski, Michał Materla, planowane na galę KSW na Stadionie Narodowym. Co ty na to? No, to byłoby bardzo miło, oprócz tego, że Radka prywatnie bardzo lubię i szanuję jako człowieka i jako sportowca. Bardzo fajny progres zrobił do sportu, jakim jest MMA, ze sportu kopanego i byłoby to na pewno nie lada wyzwanie. Mogę tylko powiedzieć, że duża motywacja była dla mnie móc stoczyć taki pojedynek. Jesteśmy na gali Heraklesów. Dla ciebie tutaj też, myślę, taki no, dosyć symboliczny moment, nie chcę się wyzłośliwiać. Chodzi ci o to, że zostałem nominowany w kategorii Knockout Roku, tylko nie zostałem wyczytany? Tak jest. Okej. No na pewno, troszkę się spociłem w tej nominacji faktycznie, bo to wszystko gdzieś tam głęboko we mnie siedzi. Moje po prostu, moja ambicja cierpi z tego powodu, ilekroć sobie o tym przypomnę i cały czas po prostu chciałbym, żeby to można było odwrócić tą sytuację, ale czasu nie cofniemy, a ja nie chcę też znowu krzyczeć na prawo i lewo, że chciałbym tej walki. Po prostu mam taką cichą nadzieję, że może kiedyś uda się wypracować taką sytuację, żeby medialnie ludziom się opłacało zrobić jeszcze raz tą walkę. Tutaj też bardzo taki wymowny obrazek, poruszający, myślę, takie dwa momenty dla ciebie. To wspomnienie o Wincencie Sawickim i nagroda dla odkrycia roku.
i te, to nagranie, które myślę jest dewizą dla naprawdę wielu, wielu zawodników i myślę czapki z głów tutaj przed organizatorami, bo to było, no ja też się wzruszyłem, nie ukrywam. No tak, no bardzo dziękujemy, że tak o tym pomyśleli i ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że jako osoba, która jest wiele lat w sporcie i miała okazję już spotykać wielu bardziej bądź mniej wybitnych sportowców, jednak wielu z nim brakowało cech, które po prostu posiadał Wincent. Bezwzględnie, on podchodzi z dobrego domu, tak, ale był tak zaangażowany, tak poświęcony, tak skupiony, skoncentrowany, sfokusowany na sporcie. On tak skrupulatnie realizował plan, który sobie sam wymyślił i to było po prostu wyjątkowe móc być częścią tego gdzieś tam planu i to było wyjątkowe móc oglądać po prostu takiego młodego chłopaka, który jest tak, tak mocno to wkręcony i po prostu tak skrupulatnie to realizuje. Drugi taki moment, gdzieś twoje brawa miałem wrażenie, że są takie intensywniejsze. Mariusz Manolo Linke, pośmiertnie wprowadzony do Hall of Fame i tutaj też czapki z głów, myślę, dla redakcji MMA Rocks. Zdecydowanie, myślę, że też troszeczkę za późno. Oczywiście no, nikt tego nie wiedział, tak się stanie, ale cieszę się, że w końcu nastąpiła taka chwila, że Mariusz to jest jako osoba, która na pewno była osobą, która wprowadziła polskie MMA na salony europejskie i światowe. Tak jak tutaj wspomnieli, to był pierwszy czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu. To była pierwsza osoba, która toczyła też zagraniczne pojedynki oficjalnie w MMA, tak? Bo nieoficjalnie na pewno może się takie sytuacje zdarzały, więc no fajnie, szkoda, że nie mógł tego dożyć. Byłby z tego bardzo z powodu szczęśliwy, bo naprawdę sport i to, co powiedziała jego rodzina, jego dzieci, że sport to było dla niego wszystko i ze wszystkim, co powiedzieli, się zgadzam, bo tak samo on był zaszczepiony tym sportem i tak samo zaszczepił w nas, w wielu swoich zawodnikach tą dyscyplinę i to miłość do tego sportu. I już kończę. Michał, do cholery jasnej, dlaczego chciałeś trenera Kościelskiego zrzucić ze sceny? No. Chciałem zobaczyć, czy on jest gotowy robić zapasy w każdej sytuacji. Ale on jest gotowy nawet pewnie jak śpi. No dobra, to inaczej. To chciałem sprawdzić, czy jego marynarka jest tak samo dobra jak marynarka Kruxa, którą ja prezentuję na sobie i czy po prostu jak na tej reklamie nie zerwę mu tych rękawów. A tak naprawdę no, chciałem pogratulować mu, tak przywitać się i pogratulować wszystkim, których miałem okazję się spotkać później na scenie i no, nie zobaczyłem, że tam się skończyła już po prostu, podest się skończył, tak? Ale lepszej podpory nie mogłeś sobie znaleźć. No i niby chciałem wejść niezauważony i po prostu grzecznościowo pogratulować i tak naprawdę wszystko się skupiło na mnie, bo już powiedzieli, że pewnie w komentarzach Manterla jest najebany i próbuje wszynać burdy, nie? To na pewno tak się obiło echem w komentarzach. To są pomówienia. Michał, to gdzie się... Znowu pomówienia. No, widzisz, jak to łatwo jest źle zinterpretować rzeczywistość. To gdzie się widzimy 3 czerwca? Wiesz co, no chyba to nie do końca leży ta decyzja po mojej stronie. No zobaczymy. No to ja Ci życzę, żebyśmy się spotkali w jakimś ciekawym miejscu. Na pewno będzie wyjątkowe dla mnie chwila, mimo to, że mam już wiele pojedynków w swojej karierze, to bardzo by mi zależało, żeby tam się pokazać i zaprezentować przed tak liczną publicznością. Dzięki.